Na jednej z lekcji nauczycielka, starając się uczyć dobrych manier, zadała swoim uczniom pytanie. Piotrku, gdybyś był na randce i spożywał kolację z uroczą młodą damą, jakbyś jej powiedział, że musisz skorzystać z łazienki? Piotrek odpowiedział, chwileczkę, muszę iść się wysikać. Nauczycielka stwierdziła, że to byłoby niegrzeczne. A ty, Grzesiu, jakbyś to ujął? Grzegorz odpowiedział, przepraszam, ale potrzebuję wyjść do łazienki. Zaraz wrócę. Nauczycielka zauważyła, że to już lepiej, ale nadal niezbyt elegancko jest używanie słowa łazienka przy stole. A co z tobą, Kajtku? Czy mógłbyś choć raz stosować swoje dobre maniery i pokazać nam? Kajtek odpowiedział. Ja powiedziałbym, kochanie, czy mogę cię na moment przeprosić? Muszę uścisnąć dłoń mojemu bardzo drogiemu przyjacielowi, którego mam nadzieję przedstawić ci po kolacji.